Cześć. Jakiś czas temu opowiadałem wam, jak sowieccy naukowcy przyczynili się do prawie całkowitego wyschnięcia jeziora Aralskiego. Dziś wybierzemy się w te same rejony. Zapraszam was do Turkmenistanu na pustynię Karakum, na której to zespół radzieckich inżynierów stworzył wrota piekieł. Turkmenistan to kraj bardzo bogaty w złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego. W 1971 roku odnaleziono dobrze rokujące pokłady ropy niedaleko wioski Derweze, leżącej na pustyni Karakum, około 260 km od stolicy kraju Aszgabat. Zaczęto robić próbne odwierty. Niestety okazało się, że w tym miejscu znajdowała się leżąca płytko pod powierzchnią ziemi komora z gazem ziemnym. Przez nieudolny odwiert ziemia zapadła się. Powstał krater o średnicy 70 oraz głębokości 25 metrów. Podobno sprzęt wiertniczy został zniszczony, ale w wypadku nikt nie zginął. Pojawił się za to inny problem. Przez krater zaczął ulatniać się gaz ziemny. Jako że składa się on głównie z metanu, a jest to gaz cieplarniany oraz silnie wybuchowy po zmieszaniu z powietrzem, zaczęto szukać rozwiązania, jak zatrzymać jego wypływ. Postanowiono, że zostanie on podpalony. Radzieccy naukowcy szacowali, że wypali się w ciągu kilkunastu dni, maksymalnie tygodni. Pali się do dziś i nie wiadomo, kiedy przestanie. Wersja, którą przed momentem usłyszeliście, jest wersją internetową. Na każdej stronie dotyczącej tego tematu znajdziecie podobny opis. Jednak turkmeńscy geologowie czasami podają, że krater powstał w latach 60. XX wieku i do lat 80. nie palił się. Mimo wszystko żadne zapiski nie potwierdzają tej wersji. Pamiętajmy jednak, że Związek Radziecki często pewne rzeczy zamiatał pod dywan. Mnie na przykład zastanawia, że sprzęt wiertniczy w 1971 roku został zniszczony, a nikt nie zginął. Prawdopodobnie pewne informacje zostały zatuszowane. Wątpliwe jest, żebyśmy kiedyś odkryli wszystkie niuanse związane z powstaniem Wrót Piekieł. A co dzieje się tam dzisiaj? Władze Turkmenistanu kilka lat temu chciały ugasić pożar, aby zwiększyć wydobycie gazu ziemnego. Jak widać, z marnym skutkiem, ponieważ wrota piekieł nadal wyglądają tak samo. Stały się atrakcją turystyczną, dla której ludzie potrafią przejechać tysiące kilometrów. Szacuje się, że rocznie odwiedza je około 100 tysięcy osób. Podobno największe wrażenie robią nocą, kiedy dookoła jest zimna, ciemna, olbrzymia pustynia i jedynym źródłem światła jest 70-metrowy krater wypełniony ogniem. W 2013 roku National Geographic zorganizowało ekspedycję do Wrót. Kanadyjczyk i łowca przygód George Curuni w specjalnym kombinezonie oraz na specjalnych linach zszedł na dół, aby pobrać próbkę gruntu. Okazało się, że w kraterze żyją bakterie ekstermofilne, takie jakich nie znaleziono w innych miejscach. Odkrycie to dowodzi, że w rzekomo bardzo nieprzyjaznym otoczeniu na Ziemi, ale także na innych planetach, mogą istnieć proste organizmy. Niewykluczone, że we wszechświecie są światy, których nie podejrzewalibyśmy o istnienie życia, a ono tam powstało i ma się dobrze. A co wy sądzicie na ten temat? Napiszcie mi o tym w komentarzu. Nie zapomnijcie także o łapce w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.